Witam Was serdecznie z tej strony Harden, a to jest odcinek serii Żółta Koperta. W dniu dzisiejszym otwieramy trzy koperty. Zapraszam Was na film. A few moments later. Dobra, bez zbędnego owijania w bawełnę, zacznijmy nasz odcineczek. Otwieramy trzy koperty. Dobra, zacznijmy może od koperty numer 1. Bardzo leciutka koperta. Co w środku jest, nie zostało przez Chińczyka napisane. Troszkę te koperty już czekają na swoje otwarcie. List miłosny do mnie. Okej, ja sobie go potem przeczytam. Oczywiście koperta z Gearbestu. I w środku jest opaska. Nowa opaska do mojego Mi Banda. Właśnie miała być taka ala zegarkowa. I taka jest. Wykonanie, kurczę, no nie wiem, no zobaczymy, przełożę sobie mojego Mi Banda później na spokojnie, albo od razu zróbmy to, przerzućmy to sobie tutaj, zobaczmy jak się prezentuje w nowej opasce. O, wejdziesz tutaj, dawaj, 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 dawaj. O, jesteś, dobra, nawet fajnie się prezentuje, ciekawe jak zapinanie tej opaski jest, uwaga, opsa. Powiem Wam, że zapięcie tej opaski jest troszeczkę ciężko. No ale dobra. Okej, to jest pierwsza koperta. Zróbmy teraz drugą kopertę. I w drugiej kopercie co mamy? Coś ciężkiego, to może później. Bo chyba wiem co to jest. I nad tym będę chciał się chwilę zatrzymać. A zobaczmy co znajduje się tutaj. Okej. Mamy adapter. A, super. Słuchajcie, przyszedł do mnie oczekiwany repeater, wzmacniacz sygnału. To może na najbliższym live'ie, znaczy w sumie wy już pewnie oglądacie live'a z tym wzmacniaczem, zanim ja go podepnę, zanim ten odcinek się pokazał. Unboxing sobie zrobimy od razu szybciutko. Wstaliśmy adapter z Gearbestu do tego urządzenia. Instrukcja obsługi w języku chińskim oraz samo urządzenie. Urządzenie posiada wtyczkę chińską. Nie pamiętam, czy to była wersja angielska, czy wersja chińska tego urządzenia. Musiałbym sprawdzić na Gearbestie. I słuchajcie, tak się to prezentuje. Dwie antenki, przejścióweczka. Szkoda, że nie koloru czarnego, ale ja mam kolor czarny. Ja mam kolor czarny, więc tu nie ma problemu. No i mamy nasz repeater. Napięcie. Okej, okay. Jest tutaj jakieś hasło, nie hasła. Nie, to w sumie nie, to jest. Już nie wiem, może to jest nazwa sieci. Domyślna. Przycisk reset od dołu. Czy chcecie recenzję tego na film na kanale? Dajcie znać. Bo może jeżeli będzie jakieś zainteresowanie a propos tego, to nagam jakąś króciutką recenzję. Dobra, to jest ta koperta i jeszcze jedna. Bardzo szybko to przyszło. Nie spodziewałem się, że to jeszcze będzie tak szybko przed moim urlopem. No i ostatnia rzecz. To jest, słuchajcie, narzędzia. Śrubokręcik od Xiaomi. Ale piękne to wygląda. Ale śliczne. Dobra, słuchajcie, ja się nie mogę odczekać. Ja wiedziałem, że to jest to, bo to jest, było strasznie ciężkie. Więc domyślałem się, że w tej kopercie to będzie. Jezu, ja się nie pewnie mogę doczekać, bo słyszałem, czytałem, oglądałem dużo pozytywnych recenzji i filmików na temat tego oto narzędzia i sam jestem ciekaw, czy to w praktyce jest aż tak dobre, jak mówią. A chyba mówią dobrze. Ok, mamy to. Otworzymy sobie. Prestiżowy unboxing. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Jedno pudełeczko. Drugie pudełeczko. Tutaj wyrzucam tylko kurz. Zabezpieczenie. Mamy jeszcze jakąś kartę. Po chińsku nic nie zrozumiemy. I mamy to.
to zdjąć, to jest plomba chyba. Się to jakoś zsunąć? Nie, trzeba to rozerwać. Myślałem, że już porysowałem paznokciem, ale nie. Dobra. O. Okej, okay, patrzcie. Piękne. Oczywiście to jest metalowe, metalowe. Plastik od dołu, plastik od góry. Po naciśnięciu ponoć wychodzi. Nice. Ale to pięknie wygląda. Normalnie wygląda to jak narzędzia chirurgiczne. A magnetyczne te, żeby nie wypadło, zobaczcie. Nie wypadają same bity. A jak je w takim razie wyciągnąć? Aha, troszkę trzeba nagiąć i są. Mamy bicik. I też magnetyczny tutaj. Czy sam w sobie jest magnetyczny? Tak, są magnetyczne. Piękne. Naprawdę wygląda to jak narzędzia chirurgiczne. Fajnie się odkłada. To też. A, tu też jest magnetyczne. Aha. A nie, to nie, nie, tak by się wydawało. Byłbym w szoku, jakby. A nie, bo to jest plastik, to nie może być. W takim razie coś. Tutaj może są magnesy. Tu są może magnesy. Te uchwyty nabite są magnesami. Nie wypada. No i chowamy sobie całość. Nie tak. Piękne, prestiżowe narzędzia. Tyle w tym odcinku. Zachęcam Was do dania łapki w górę, napisania komentarza i udostępnienia filmu swoim znajomym. Ja się z Wami żegnam, życząc Wam miłego dnia, wieczoru lub nocy, w zależności kiedy ten film widzicie, i do następnego razu. Trzymajcie się. Cześć. Powiedzcie, czy kamera kolorowa jest lepsza, a czy lepsza jest na przykład czarno-biała do serii Żółte koperty. Dzięki za Wasze opinie. Jeszcze raz. Cześć.